Cześć wszystkim, znowu Ponyo 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, idziemy sobie. O, właśnie. Niezłomny. O niego mówiłem. A ja cię widziałem na polanie. A raczej widzę teraz. Podstawy posągu przykucnął niezwykle brzydki mężczyzna. Jego pyzate policzki poznaczone są bliznami po ospie i postrzępionym zarostem. Jest spocony, jakby miał gorączkę, ale oddech ma miarowy i spokojny. Przypominający trochę kowalski miech, chociaż to porównanie wydaje się nie na miejscu. Do głowy przychodzi ci jednak kolejne zapewne przywołanie jego śmiechem. Podczas gonienia niedźwiedzie. Z nienacka wyczuwasz woń chlamicznego ognia, która znika zaraz po tym, jak rozpoznajesz zapach. Come to pray at the statue. Przybywasz pomodlić się przy posągu? Ta. Brzmi to bardziej jak stwierdzenie niż pytanie. W tej samej chwili posąg rozjaśnia czerwona poświata, jak od pochodni, potem zwolna obejmuje ją płomienie. Mężczyzna nie odwraca się, kiedy posąg staje w ogniu. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons. Both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. Okej, spoko. No to pogadajmy. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow, if that's enough of a promise for you. If not. Jego ręku zauważasz kostur. Przed chwilą go tam nie było. Magrana. Tam. Nie mamy pewnych wymagań, pewnie dla kapłanów jakiś. Dobra, nieważne. Dziwne towarzystwo sobie dobierasz. Kamień jest pewnie dosyć zimny. Słysząc to, mężczyzna uśmiecha się lekko, po czym kiwa głową, nie puszczając z ciebie wzroku. Mogłem trafić lepiej, chociaż droga była raczej pusta. Mierzycie wzrokiem i prycha. Aż do teraz. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles. I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper, or paid for such in countless ways. Czyli co, ta pani jest panią dzierżawnic, że tak to ujmę? But if I give offense, if words are all that are left to a man, then why in the Deerwood of all places he should have leave to speak them? Okej. Spadaj posąg. Wijące się wokół posągu płomienie nie wydzielają ciepła. Zastanawiasz się więc, czy to jakieś złudzenie. Zdaje ci się, że Brzydal przed tobą nie zauważa i również nie czuje ognia, chociaż jego czoło błyszczy się od potu, jakby od gorączki. Przyjrzyj się mężczyźnie. Nagły rozbłysk płomieni z posągu Magrany rzuca więcej światła na sylwetkę mężczyzny. Jego szaty noszą ślady tłuszczu i wędrówki. Krawędzie odzienia także na rękawach są przypalone. Jak gdyby jego właściciel szedł przez ogień, a potem sięgnął rękoma w płomienie, by coś z nich wyciągnąć. Jednak jego masywne, pełne odcisków dłonie nie mają żadnych śladów oparzeń. Skup spojrzenie na kosturze. Kostur jest gruby i solidny, zrobiony z jesiona spalonego potwornym ogniem. Linie w drewnie układają się we wzory i kształty. Nie mam wątpliwości, że kostur ten był kiedyś czymś dużo groźniejszym. Kiedyś. Kiedy przyglądasz się uważnie, kostur migocze lekko, jak powierzchnia wody odbijająca blask płomieni ogarniający posąg. Jeżeli nawet broń straciła swą dzisiejszą moc, wciąż jest bardzo groźna. Jej właściciel również. Podnosisz wzrok i zauważasz, że twoje zainteresowanie kosturem nie uszło uwadze mężczyzny, który kiwa do ciebie z głową, uśmiechając się ponuro. Nie dosłyszałam twojego imienia, ani powodu, dla którego chcesz się ze mną porozumieć. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin and the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. Okay. If you need a title to hang on me to match your own watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Skąd wiesz, że jestem widzącym?
Widzę, jak kotują się w tobie pytania. Rozprawmy się z nimi jedno po drugim. Jestem misjonarzem. Chodzę tę nation z its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own. Watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. Okay. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Widziałeś moją duszę w płomieniach? There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions. Don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Jakie piętno? Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. Mm-hmm. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Okej. Okay. Skoro twoja kamienna pani ci pozwala, no to chodźmy. Dobra. Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. Okej. Okay. Posok Mirany, bogini wojny i ognia. Na kamieniu stóp wyryto dziesiątki imion osób proszących o wstawiennictwo. Okej, okay, więc to nie jest pani. Tak, nie żonnic, tak jak myślałem. Ale dobra. Mamy niezłomnego, nasz nowy kolega. Niezłomny jest kapłanem. Przynajmniej tak to się chyba nazywa, tak? Tak, kapłan. I cóż, ma 14 mocy, co nie jest za dużo, biorąc pod uwagę, że moc zwiększa leczenie. Ma mało kondycji percepcji, znaczy zręczności i percepcji, co w sumie nie jest mu za bardzo potrzebne. Inteligencja jest fajna, bo zwiększa czas trwania zaklęć, a kapłani mają dużo buffów, więc to by się przydało. Ma natomiast bardzo dużo stanowczości. Co w sumie nie jest aż tak potrzebne kapłanowi. Zwiększa co prawda jego koncentrację, czyli trudniej mu przerwać zaklęcia. I zwiększa odbicia, czyli obronę. Ale to taki bardziej ze względu na jego charakter. On ma tyle stanowczości niż dlatego, że to się przyda jako kapłanowi. Okej, dobra. Weźmiemy go. Możemy sobie teraz pozwiedzać resztę lasu. A właśnie. Jak się tutaj Tam, widzicie, już nie grałem 2 tygodnie, już zapominam, co się jak robi. Dobra. Co do kapłana. Kapłan troszkę inaczej rzuca zaklęcia niż mag. Właśnie przy okazji. Czy zaglądałem ostatnio do twojego grimoire'u? Tak, z drugiego poziomu chyba możemy. Nie. Tak, mag musi wybierać, jakie 4 zaklęcia może rzucać. Zmiana zaklęć powoduje cooldown na zaklęciach. Natomiast kapłan nie musi wybierać, które zaklęcia. Tak jak w grach, tak jak na Infinity Engine, kapłan uczył się wszystkich zaklęć, tak tutaj kapłan nie musi ich zapamiętywać, ma do wyboru wszystkie możliwe zaklęcia z danego kręgu i również nie musi się ich uczyć. Poza tym ma coś takiego jak Święty Blask. Święty Blask to jest w skrócie odpędzanie umarłych. Dodatkowo połączone z małym leczeniem. Okej, okay, to jest jakiś gość. A, czołem! Wybacz, ale nieźle mnie wystraszyłeś. Wydało mi się, że coś czai się w zaroślach. Ale to musiałeś być ty.
Ależ jestem durny. Nie potrzebujesz uzupełnienia zapasów. Początkowo planowałem wyruszyć do mostu Madmara, ale doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jeśli wrócę do miasta i zbiorę drużynę. Przyzorny zawsze ubezpieczony, prawda? Chwila, słyszałeś to? Co? Okej. Mamy parę wilków. Dobra. Nie zamieniłem broni. Tak, przy okazji... ty nie masz za bardzo zbroi, a ma tylko jakieś głupie szaty. A kapłan może dosyć ciężkie zbroje nosić. A to ma swój kij, który ma sporo obrażeń miażdżonych oraz plus 25% obrażeń od ognia. Tylko że problem jest taki, że ten kij nie najlepiej nadaje się w obronie, a kapłan nie potrzebuje zbyt dużo ataku. Kapłan musi rzucać zaklęcia, dobra. Okej, okay, a poza tym ma berło jeszcze, które jest bronią dystansową. Zajmiemy się tymi wilkami. Jeżeli wyskoczy na nas coś więcej niż tylko jeden. Okej. Okay. Ty go przewróć, bo możesz. Okej, okay, tak lepiej. Ale całkiem sporo nam zajęło ubicie jednego wilka. Dobra. Na wszelkie świętości, stokrotne dzięki, to bestie nigdy wcześniej nie były tak zuchwałe. Żyjemy w ciekawych czasach. Proszę, weź to. Tobie z pewnością bardziej się przyda. Ja wyruszam do Zatoki Buntu. Okej, okay. Mała mikstura wytrzymałości. Z pewnością nam się przyda. Dam to Ederowi. Ponieważ... już Paladyn... będzie miał nakładanie rąk prędzej czy później. Dobra, pójdźmy w tą stronę. I zobaczmy co tu... Okej, co tu jest? Wilk. Dobra, wiecie co? Salwa z broni. Salwa z broni, tak, miotanej. Sporo ich. Dobra. Zobaczmy. Dobra, przejdę się trochę tędy. Ty zmień broń. Ty podejdź tutaj. Ty zacznij strzelać. Jak się skupią, to rzucę ten... Czy ma jakieś inne zaklęcia? Mam palące rany. Okej, okay, to się przyda rzucić. A poza tym mam jeszcze wachlarz płomieni. To również pewnie rzucę. Dobra, te palące rany. Również oni muszą najpierw się skupić. Okej, okay, ty zmień broń. I teraz zobaczmy. Jakoś tak może? Okej. Okay. On weźmie obrońcę. Ponieważ tak musi skupić uwagę paru wilków. Ty możesz rzucić jakieś zaklęcie obronne. Na przykład zbroja wiary. Dobra. Może ty oślep tego wilka. Dobra, ty możesz go podpalić. Ty możesz przewrócić. Okej, czy on rzucił? Rzucił zaklęcie. Dobra. On jest tak, on jest w zwarciu, więc musi bić. Ona użyła już chyba oślepienia, ale chyba nie zadziałało. Oślepiający cios. A nie, może go oślepiła. A, jest oślepiony, fajnie. Dobra. To Mac może podejść tutaj jakoś i spróbować ten wachlarz. Dobra. Ty użyłeś podpalenia. To walcz teraz dalej. Okej. Okay. Dobra. Raz bij ich tutaj. Ty podejdziesz tego, będziesz bić. On jest powalony. To niedobrze. To go może trochę boleć. Ale okej, okay, dobra. A właśnie to zaklęcie, co użyłem. Zbroja wiary. Tworzy namacalną tarczę wiary, która zwiększa redukcję obrażeń plus 4.
Bardzo przydatne. Dobra, na razie kapłan może... Nie, może nadal będzie nawalał z tego swojego kija. Dobra. Nie, może ona niech najpierw strzela. Rzucimy ten wachlarz płomieni. Ustawimy się dobrze. Okej. Ciach. Ty możesz go poleczyć. Aż z pewnością mu się przyda. Ty dalej go... Dobra, on już stał. Ta, nawet nie zdążył użyć powalenia swojego wcześniej. Dobra, czy to muszę włączyć? A, tak, wcześniej nie miałem tego włączonego. Szkoda. Dobra. Ty rzuciłeś. Więc może ty już podejdź tutaj w flanki tego wilka. Dobra, ty go nieźle uleczyłeś, fajnie. Możemy jakieś rzucić zaklęcie od ofensywnej. Możemy, ale w sumie nie musimy. Na razie sobie okej, to przeradzimy. Dobra. Dobra. Łaniemy to tutaj. I jeszcze raz. Ta, paladynowi naprawdę długo zajmie bicie jednego wilka. Okej. Niestety ten wilk stracił fokus. Okej, weźmiemy go na łotrzyka. Chociaż może to boleć łotrzyce trochę. Ale pomożemy jej. Dobra. Flankujemy ją go może. Serio, ile jednego wilka może trwać ubicie? Dobra. Pozbyliśmy się go. Łotrzyce to trochę bolało, ale okej, dobra. Tak, chyba oba wilki się na nią rzuciły. Może teraz ją wycofamy. Ta reszta sobie drużyny daje dobrze radę. Ej, ty. Ciekawe, jak to możliwe, że stracił on. Stracił on zwarcie. Dobra, ty możesz rzucić sobie na przykład lustrzany obraz. To bolało. Dobra. I teraz możemy dobić tego wilka. Dobra. Flankujemy go sobie. A paladyn prawie w ogóle nie otrzymał żadnych obrażeń od tego jednego wilka. Ale również długo mu zajęło zadanie mu jakichkolwiek. Dobra. Tylko skóry wilcze. Dobra. Okej, poszło okej. Jak pierwszy raz tu zaszedłem z drużyną tylko trzech postaci, to dwa razy... Nie, raz padłem, zanim udało mi się to pokonać. Tak. Jak się źle podejmuje pewne decyzje w tej grze, to skutki mogą być opłakane. Dobra. Co tu my jeszcze mamy? Jakąś chatynkę? Ale... Dobra, w sumie możemy do niej zajrzeć. Okej, co to jest? Jakiś ognik. Okej, czy przy swojej broni dystansowej ci zupełnie tak. Ale się zajmiemy tym ognikiem. Ta, troszkę nam zadał obrażeń do elektryczności. Czy możesz go ubić? Dziękuję. Czy coś jeszcze miał przy sobie? Nie, tylko zostałość ducha. Okej. Okay. Właśnie, oczek się powinien skradać. Znajdować ukryte rzeczy. Okej, co my tu mamy? Berło. Porównam sobie z tym berłem, co u niego mam. Poza tym agat, wytrych i trochę miedzi. Tak, to chyba identyczne berło, takie jak on ma. Wrażenia 10 do 15 miażdżone.
Jak się to porównuje do tych 12 do 18 kłute? Jest trochę większe, ale tylko na jeden cel. Dobra, wiecie co, zostawię na razie tak jak jest wszystko. Okej, tutaj możemy chyba wejść, tak? Nie, to tylko jakiś grzyb był. Dobra. Just say the word. No właśnie, co mi dawała ta wytrzymałość? Aura, redukcja obrażeń plus 3 i zmiana trafień na draśnięcia, spoko. Zobaczmy co jest w tej chatce. Nic ciekawego. Tylko trochę warzyw. Więcej warzyw. No i zestaw obozowy. Inna z kotwiczką. Ale zestawu obozowego nie potrzebujemy, przynajmniej na razie. Sobie zostawię go tutaj, żeby leżał. Postacie niezależne, ta... coś tam. Co my tu jeszcze mamy? Plady złego... Jest tam! Brać go! Okej, plan Złotego Paktu. Nie wiem, co ci ludzie mają przeciwko mnie. Ale chyba nie zdążą mi wytłumaczyć. Bra? Bra? Czy zdążę wystrzelić? Chyba nie. Bra? Zmiana broni. To jest chyba jakiś kapłan. W sumie możemy się nią zająć najpierw. Oni tu podejdą, to trzymają od razu ten czar. Dobra. Odpalenie, przewrócenie. A ich chyba nie ma sensu oślepiać. Ej, gdzie ty leziesz? To mi się trochę nie podoba czasami. Czy ty sięgniesz go? Okej, przewrócił się z jakiegoś powodu. Okej, sorry, to nie chciałem. Najwidoczniej... kazałem mu chyba przewrócić, to dlatego się przewrócił. Okej, dobra, to dużo tłumaczy. Dobra, ty go oślep, żeby znowu nie otrzymać za dużo obrażeń. Okej, możesz nawiadać go kijem. On się rzucił na kapłana, niedobrze. Ale możemy mu coś przywalić jakimś pomniejszym magicznym pociskiem. Okej, on jest oślepiony. Okej, broń nieskuteczna. Od frontu może mieć problemy z zadawaniem obrażeń. Okej, to był taki niezły cios. 17 kłutych. Spoko. Okej. Ten pan też coś mu się przytrafiło. 16 miażdżonych. Nie wiem, z czego tak dużo otrzymał, ale spoko. Okej, ta pani też długo już nie postała. Okej, troszkę obrażeń otrzymaliśmy, a czasami trudno jest kontrolować, na kogo się rzucą. Okej, dostaliśmy jakąś kolczugę, więc chyba zaraz to komuś damy. Okej, jakiś grimoire się przyda magowi. Różdżka, pancerz oraz rozkazy. Wygląda na to, że nie mam innego wyboru, jak poinstruować cię. Siły Redrika są przyrzedzone, a droga przez dzicz na południe od złoconej doliny jest niestrzeżona. Zważywszy na te sprzyjające okoliczności, jestem pewien, że dasz sobie radę z wieśniakami lub dwoma. Ucznicy mówią, że ludzie Kolska wyruszyli po ucieczce na północ. Jeżeli przywieziesz tu jednego z nich, mogę wybaczyć ci wcześniejsze błędy. Po raz ostatni trzymaj się z dala od zatoki buntu. Wiedz, że jeśli nie udało ci się przywieźć
odpowiedniego okazu, przy odrobinie dyskrecji, nie będę miał skrupułów przed wykorzystaniem takich materiałów, jakie będę miał pod ręką. Okej. Nie wiem, o co mu chodzi. Ani czemu potrzebowałby ludzi Kolska. Kolsk to ten budownik, który się przeciwstawia lordowi Redrickowi. I czemu paladyni mieliby kogoś porywać? Najwidoczniej nie wszyscy paladyni są dobrzy. Dobra, dostaliśmy drugi grimoire. Dodatkowe grimoire pozwalają nam naukę naukę zaklęć. Odróżnienie od Baldursów i Icewind Dale'ów i tak dalej. Zaklęć nie uczymy się ze zwojów, tylko uczymy się ze zwłok czarodziejów, których pozabijaliśmy. Okej, więc moglibyśmy się nauczyć nekrotycznej lancy. Całkiem fajny zaklęć. Zadaje sporo obrażeń od kwasu. Tylko, że nauka kosztuje 200 sztuk miedzi. Nie żebym nie miał tyle, ale to na razie sporo jak na moje możliwości. Widmowe ostrza. No, też całkiem fajny zaklęć. Jaki to ma zasięg? Obszar działania, długość. Stożek 145 metrów. Czyli coś jak wachlarz płomieni. Tylko, że jeszcze większy. Okej, fajne. Mroczna mgła. Obszar działania, promień. 3,5 metrów. Tworzy oślepiającą białoludową mgłę, powodującą ślepotę, raz w pewien czasu także obrażenia od zimna u postaci i obszarze. O, fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie mi to brzmi. Tak, z pierwszego poziomu nie mamy za bardzo czarów obszarowych, poza tym wachlarzem płomieni. To trzeba się wystawić, żeby go rzucić, więc... 100 sztuk miedzi. Ja mam 200, więc mógłbym się nauczyć. Ale to na razie go aż tak bardzo nie potrzebuję. Dobra. W następnym odcinku dalej zwiedzamy ten las. Ubijamy wszystko, co się tu znajduje. Potem idziemy na południe. Do tej wiedźmy, czy jaki tam. Jakkolwiek by nie była. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.